Jeśli jesteś stałym słuchaczem lub słuchaczką tego podcastu, będzie mi bardzo miło, jeśli poświęcisz chwilę na wystawienie mu oceny. Możesz to zrobić zarówno w aplikacji Spotify, jak i na iTunes. Nie zapomnij zaobserwować mojego podcastu i dodać go do swojej biblioteki. Doceniam każdą formę feedbacku, dzięki któremu program rozwija się i trafia do szerszego grona odbiorców. Dzięki. Cześć, słuchacie podcastu Karoliny Sobańskiej, a to jest odcinek 241. W tym programie poruszamy tematy związane z dobrym życiem i celebracją codzienności. Podobno aż blisko 20% ludzi może cierpieć na dolegliwości migrenowe, a ich przyczyna do tej pory pozostaje tajemnicą. Nadal nie ma na ten temat badań, często uznajemy, że jest to schorzenie uwarunkowane genetycznie. Czy to oznacza, że osoby cierpiące na migreny są skazane na ból do końca życia? No właśnie, czym w zasadzie migrena różni się od klasycznego bólu głowy? Skoro medycyna zachodnia nie zna ani przyczyn, ani rozwiązań, postanowiłam poszukać odpowiedzi na wschodzie. Zaprosiłam do siebie po raz kolejny terapeutkę tradycyjnej medycyny chińskiej Karolinę Góralską, aby lepiej zrozumieć i poszukać remedium na migreny. Porozmawiamy o tym, co może stanowić źródło bóli nazywanych migrenowymi, dowiemy się, jak im zapobiegać oraz jak radzić sobie podczas ataku. Poruszymy też kwestię utożsamiania się z chorobą i potencjalnej szkodliwości etykietowania się jako migrenowca. Będzie dużo o samoobserwacji i pozwoleniu sobie na ból. Wierzę, że ten odcinek będzie szerzył nadzieję na życie bez migren i zostawi Was z cennymi wskazówkami na to, jak sobie pomóc. Pamiętajmy jednak, że rozwiązanie nie przyjdzie od jutra, ponieważ jest to oczywiście proces. Dodam jeszcze, że partnerem odcinka jest polska marka Plantule, specjalista od snu, producent poduszek roślinnych, kołder obciążeniowych oraz wielu innych naturalnych, prozdrowotnych akcesoriów do odpoczynku i relaksu. Dwustronna poduszka do spania z naturalnym wypełnieniem gryczano-orkiszowym, taka sama, na której śpię od kilkunastu miesięcy, dba o naszą głowę, szyję i kręgosłup. Ten jeden produkt pomaga nie tylko w szybszym i skutecznym zasypianiu, ale także koi bóle zatok, stawów, a co najważniejsze, pomaga zapobiegać i niwelować migreny, a dzieje się to między innymi dzięki mikromasażowi łusek. A teraz zapraszam Was bardzo serdecznie do wysłuchania rozmowy z Karo Góralską. Cześć Karo. Cześć Karo. Czekałam na ten moment. Nawet przed chwilą, jak byłam w łazience, pomyślałam sobie, że chcę usłyszeć to cześć Karo, cześć Karo. Bo dawno nas tutaj nie było. Dawno. Ale jesteśmy w duecie, wydaje mi się, czwarty raz. I chciałam Ci powiedzieć, że jak pytałam ostatnio moich słuchaczy o różne rekomendacje i o życzenia na nadchodzące odcinki, to po pierwsze było wiele próśb o TCM i o Ciebie, o nas. Więc to jest miła wiadomość na start. Co? I było też sporo próśb o migreny. I ja nie spodziewałam się, że my spotkamy się we dwie i będziemy rozmawiały o migrenach, ale oto jesteś. I będziesz o nich mówiła z perspektywy, no może takiej nie do końca oczywistej, bo z perspektywy TCM. Tak, to prawda. Ja zacznę od początku. Czyli faktycznie czwarty raz i tak patrzę za okno, jak się pierwszy raz spotkałyśmy, była dokładnie taka sama pogoda. Brnęłam do ciebie przez zaspy śniegu. Czyli jednak cykliczność w przyrodzie, cykliczność coś w przyrodzie jest. Jest. Dokładnie tak. Także też się bardzo cieszę. Cieszę się też, że były taka potrzeba o TCM-ie, bo to jest fajne, że twoi, nasi słuchacze chcą więcej i chcą się uczyć, bo to jest naprawdę dla mnie fascynujący temat, jak wiesz. Mhm. Natomiast uważam, że on jest też taki rozwojowy i bardzo pomocny. I ja mam w sobie takiego edukatora i lubię nieść ten kaganek oświaty, więc cieszę się, że ty też masz takie potrzeby i dzięki temu się zgrałyśmy. Natomiast migreny albo bóle głowy. Dobór słów jest też ważny. Też jest ważny, bo o tym rozmawiałyśmy. No to jest
jak to się dzisiaj mówi, gruby temat. I fajnie, że się za niego zabierzemy, bo myślę, że ten odcinek może być bardzo pomocny dla wielu osób, które miewają bóle głowy. No właśnie, bo dobrze, że powiedziałaś o bólach głowy, bo tak myślę sobie, że zdarza mi się mieć bóle głowy, ale nigdy nie powiedziałabym, że mam migreny. I jak myślałam o naszym wspólnym nagraniu, to planowałam właśnie powiedzieć, że przyznaję się, że nie mam migren. Też nie spotkałam się nigdy z kimś, kto ma migreny w takim moim najbliższym kręgu. I zastanawiałam się też nad tym, do kogo byłby ten odcinek, bo oczywiście osoby cierpiące, mam nadzieję, z tego skorzystają. Osoby, które mają w swoim otoczeniu kogoś, kto miewa bóle głowy, migreny, zaraz do tego dojdziemy, również, ale też są osoby, które tak jak ja i pewnie wielu z nas lubią wiedzieć, może interesują się światem zdrowia i powiedziałaś, że masz w sobie tą smykałkę do edukowania. No właśnie, bo chyba to nas też łączy, że lubimy sprawiać, że więcej ludzi wie o rzeczach i to może im się potencjalnie przydać i to może im podwyższyć ten komfort życia. Więc zaczynając dla osób, które miewają migreny, ale też dla osób, które tak jak ja nie wiedzą o tym świecie za dużo, czy my możemy w ogóle migrenę de facto zdefiniować? No tak i nie, ponieważ... Poczekaj, powiedz, to zależy. Chciałam tak powiedzieć. To zależy, z której strony zaczniemy. Ja dlatego wolę mówić bóle głowy, bo ja mam w sobie takie przekonanie, że diagnoza bardzo nas zamyka, a nie otwiera. Bo diagnoza jest taką, właściwie nawet nie sama diagnoza, bo diagnoza w medycynie chińskiej też robimy diagnozę. Natomiast ta nazwa, ona niesie za sobą bardzo ciężki kaliber. Czy to jest migrena, czy to jest choroba autoimmunologiczna, czy to jest nowotwór, to momentalnie daje nam taki stempel i za tym idzie cała gama różnych przekonań. I każde leczenie i każdy proces zdrowienia, właściwie nie leczenie, a proces zdrowienia, z mojego punktu widzenia, już tak jakby odchodząc też trochę od medycyny chińskiej, zaczyna się od zmiany przekonań. Bo jeżeli mamy przekonanie, że to, co mamy, to jest migrena, bo tak to ktoś nazwał, i to jest nieuleczalne, to jest genetyczne, to jest od mamy i tak dalej, no to najpierw musimy sobie się z tym uporać, bo musimy sobie powiedzieć, tak, ja mogę to wyleczyć, ja mogę być zdrowa, ja mogę sobie z tym poradzić. To jest jakby na wstępie. No i teraz jest pytanie, czy możemy migrenę zdefiniować i czy możemy powiedzieć, co to jest. W medycynie zachodniej, przy czym ja nie jestem medykiem, jak wiesz, ani lekarzem, jest cały zespół objawów, który definiuje migrenę. I przygotowując się do tej naszej rozmowy, trochę też poczytałam o tym, żeby też wiedzieć, o czym będziemy mówić. Znalazłam taką ciekawą wypowiedź, że migreny nie można zdiagnozować, ponieważ nie ma badań na migrenę. Tak jak Świetnie. Można boreliozę zdiagnozować, tak jak mamy testy na różne inne choroby, to na migrenę nie ma badań i migrenę się diagnozuje dwojako, wykluczając przyczyny neurologiczne albo przyczyny takie fizjologiczne, tak to nazwijmy. Może to nie jest prawidłowe określenie, ale te takie, które rzeczywiście można znaleźć, typu na przykład guzy, tak? które mogą powodować silne bóle głowy z jednej strony, a z drugiej strony, patrząc po objawach, mówi się, że czy to jest migrena, czy to nie jest migrena. I z tego zachodniego punktu widzenia, ponieważ my też w medycynie chińskiej też diagnozujemy też po objawach i to będą podobne, czy to będą te same objawy, tylko prawdopodobnie inaczej nazwane. Mówi się o migrenie wtedy, kiedy to jest oczywiście powtarzający się ból. To jest ból, który jest taki sam, czyli nie raz boli cię z prawej, raz boli cię z lewej, raz boli cię na czubku, raz boli cię z tyłu głowy, tylko to jest ból, który jest taki sam i powtarza się, któremu towarzyszą często jeszcze dodatkowe objawy. Czyli to mogą być objawy z żołądka, to mogą być mdłości, to może być też ból brzucha, to może być też światłowstręt, dźwiękowstręt, węchowstręt. To jest ten zespół objawów okołomigrenowych. Plus często się też mówi, że taką w cudzysłowie prawdziwą migrenę poprzedza aura, czyli objawy pochodzące
może nie pochodzące z zewnątrz, objawy takie jak właśnie ten światłowstręt, ale wcześniej, albo jakieś takie mroczki przed oczami, albo coś takiego jak taki stroboskop, który nagle widzisz. I te osoby, które mają tą migrenę zdiagnozowaną, tak to nazwijmy, jako właśnie migrenę, często właśnie coś takiego raportują, że wcześniej już wiedzą, że zaczyna się od tego, że mają jakieś zaburzenia w widzeniu. I to jest właśnie ta aura, ale to też mogą być mdłości wcześniejsze, to mogą być wszystkie takie poprzedzające objawy, które potem doprowadzają do bólu głowy albo za chwilę, albo na przykład następnego dnia dopiero. No migrena ma też to do siebie, że ona nie trwa pół godziny, godzinę czy dwie, tylko bardzo często potrafi trwać dwa, nawet czasami trzy dni. I tu wtedy możemy mówić o migrenach. Brzmi to strasznie. Nie przeżyłam i z opowieści nie życzę nikomu, ale użyłaś takiego specyficznego stwierdzenia, że wtedy ponoć możemy mówić o prawdziwej migrenie. No to jeżeli to nie jest prawdziwa migrena, to co to może być? To wtedy mówimy o tym bólu głowy, o którym wspomniałaś wcześniej? Wiesz co, tak. Ja bym nazywała to w ogóle ból głowy, bo no to jest prawidłowa nazwa, no bo migrena też jest bólem głowy. Mhm. Tak jak w naszych matematycznych ćwiczeniach jest duży zbiór i podzbiór i coś ci się przecina, tak? Więc migrena pewnie będzie gdzieś pod zbiorem tego bólu głowy, ale to są po prostu bóle głowy. I to też daje trochę więcej takiego luzu, jak o tym myślisz, jak powiesz, że mnie boli głowa. Mhm. I miewam bóle głowy, a nie na przykład, tak jak się śmiałyśmy też trochę na początku z tego, może nie śmiałyśmy się, ale rozmawiałyśmy o tym, że jestem migrenowcem. Tak. Tak? To nam daje taką łatkę. Ja już taka jestem i to mam. Tak? Więc mówmy po prostu o bólu głowy i te bóle głowy mogą być różne, mimo że wszystko będzie bólem głowy, bo zawsze gdzieś tam ta głowa będzie bolała. No ale znów, czasami potrzebujemy diagnozy, czasami idziemy do lekarza i słyszymy tą diagnozę albo sami się diagnozujemy po zespole objawów, że to właśnie jest migrena. Tylko że z punktu widzenia tego, o czym chcemy dzisiaj rozmawiać, czyli o medycynie chińskiej, to nie ma aż takiego znaczenia, że nazwiemy to migrena. Po prostu, ponieważ te bóle głowy mogą być różne. Ten zespół objawów będzie wskazywał na nierównowagę w jakimś narządzie bądź w jakimś meridianie, czyli w tym kanale energetycznym. I tyle i aż tyle. Po prostu. I łatwiej jest tak, wydaje mi się przynajmniej. No, uważam, że to jest bardzo cenne, co powiedziałaś o tych łatkach, że my nazywając siebie migrenowcami, czy tutaj możemy podać dowolne inne schorzenie, trochę wskazujemy się na to, że będzie z nami ta etykieta prawdopodobnie do końca życia i my tak już mamy i zakładamy, że pewnie niewiele możemy zmienić, co najwyżej możemy czasami sobie ulżyć jakimiś sposobami, a zmiana nazewnictwa trochę daje dystansu i pokazuje, że to nie musi tak wyglądać już zawsze, ale właśnie, czy migrenę da się wyleczyć? Czy z punktu widzenia, tak mi się wydaje, zachodu, jakby migrena jest taką jednostką, która właśnie już nam towarzyszy do końca życia, ale czy skoro zmienimy to nazewnictwo i podejdziemy do migreny jako do takiego schorzenia jak wiele innych, to znaczy, że jest światełko, że już przestaniemy być migrenowcami? Czyli, że przestanie nas boleć głowa? Dokładnie tak. No tak, to znaczy ja głęboko w to wierzę i może taki jakby jeszcze tutaj z gwiazdeczką jedną rzecz powiem. Ja też miewam bardzo silne bóle głowy. W związku z tym... Choć przez jakiś czas, muszę tutaj zdradzić, myślałaś, że jesteś migrenowczynią. Dokładnie, przez jakiś czas myślałam, że jestem migrenowczynią. I może to nie jest dobra reklama, ale aczkolwiek uważam, że jest to też ważne, żeby powiedzieć, że udało mi się ten ból głowy zdiagnozować i wiem, jak sobie z nim radzić. I uważam, że się pozbędę tej dolegliwości. Ale dlaczego mówię to z gwiazdką? Ponieważ wiem, że może nas słuchać sporo osób, które cierpi na potworne, chroniczne, bardzo ciężkie bóle głowy, które je wycinają z życia i sobie myślą teraz tak, no siedzą dwie laski i nigdy ich głowa nie bolała, więc nie wiedzą, o czym mówią. Potwierdzam, jestem to zdecydowanie ja. No więc ja jakby łączę się w bólu ze wszystkimi osobami, które boli głowa i moi przyjaciele wiedzą, że jak mnie boli głowa, to jest naprawdę źle i potrafię leżeć i się nie ruszać i mieć naprawdę takie poważne ataki. Ale jak zaczęłam nad nimi pracować i zaczęłam właśnie je diagnozować, przy czym bardzo ciężko jest się czasami samemu zdiagnozować, to zaczęłam rozumieć, co się dzieje.
i zaczęłam działać na to, co jest, co nie działa, tak? Czyli zaczęłam wprowadzać balans tam, gdzie tego balansu nie ma i zaczęło być coraz lepiej. Więc uważam, że jest to możliwe, tylko pytanie, czy chcemy się tym w ogóle zająć? Myślisz, że łatwiej jest się tym nie zajmować i przyjmować, że raz na jakiś czas odczuwamy bardzo silny dyskomfort i ból, bierzemy leki i leżymy w łóżku? Karo, to jest pytanie, za które nas wyłączą. Wiesz o tym? Na szczęście każdy słucha dobrowolnie. Ja uważam, że dla niektórych osób to może być łatwiej. Tak? To jest rozmowa na zupełnie o czymś innym, ale ja sama czasami sobie myślę, dobrze byłoby wziąć tabletkę i mieć to z głowy. Tylko, że ja też wiem, że ta tabletka, ona jest plastrem, tak? Ale ona ani nie oczyszcza rany, ani nie powoduje, że znowu w tym miejscu się nie skaleczymy. No tak, bo ten ból po prostu będzie wracał. Niezaopiekowany. Nawet nie tyle zaopiekowany ból, ile zaopiekowana przyczyna tego bólu, bo ból jest tym czubkiem góry lodowej. W każdej chorobie i w bólach głowy ten ból jest czubkiem góry lodowej i po prostu trzeba zobaczyć, co jest tam pod spodem, skąd się ten ból bierze. Bo możemy sobie wziąć tabletkę, możemy zrobić różne rzeczy w stanie ostrym, które oczywiście są potrzebne, żeby sobie też ulżyć, ale jeżeli to potem tak zostawimy, to zawsze będzie wracać. To z punktu widzenia tradycyjnej medycyny chińskiej, co może leżeć u źródła bóli głowy? Gdzie możemy szukać tych przyczyn? To jest dobre pytanie. Jest na nie bardzo dużo jakby elementów odpowiedzi. Każdy ból jest inny i każdy też z nas jest inny. I to jest pierwsza rzecz, którą w ogóle trzeba sobie uświadomić i którą trzeba mieć w tyle głowy, jak nie boli. W związku z tym nie ma też na ból jednej odpowiedzi, że na każdego na przykład będzie działało to samo albo inaczej. Właśnie dlatego na niektórych działają tabletki przeciwbólowe ze składnikiem czynnym A, a na niektórych działają tabletki przeciwbólowe ze składnikiem czynnym B, a na niektórych w ogóle nie działają tabletki przeciwbólowe, a na nich na przykład będzie działał suplement i magnez. I to już pokazuje, że te bóle są różne. I to jest pierwszy krok, tak jakby już do samo zdiagnozowania się, że mój ból jest taki, a nie inny. Mój, na mnie to działa. I dużo osób, które cierpi na bóle głowy, wie, co na nie działa. I to jest tak samo jak na przykład w żywieniu, jeżeli do czegoś nas ciągnie albo do czegoś nas odrzuca, no to jest dla nas diagnostyczny sygnał, że gdzieś w tym organie może być nierównowaga. I tak samo to, co na nas działa, pokazuje, gdzie ten ból, skąd ten ból może pochodzić. Ponieważ tych przyczyn bóli głowy, które można zdiagnozować, znaczy które można opisać w medycynie chińskiej, jest naprawdę dużo, to nie jest jeden, tam jest kilkanaście wzorców, które mogą prowadzić do bólu głowy, to ja myślę, że trzeba na to spojrzeć tak, żebyśmy też wszyscy wiedzieli, do czego zmierzamy. Mogą być zewnętrzne i mogą być wewnętrzne przyczyny. Czyli czasami nawet powracający ból głowy może być przyczyną wewnętrzną, czyli nie wyprowadzonym patogenem, czyli tym, co na nas działa z zewnątrz, który gdzieś tam się umiejscowił i daje taką reakcję. I to może być na przykład wiatr. Tak? Raz nas kiedyś zawieje, to jest tak samo, jak cię zawieje, zawieją ci plecy i jeżeli nie wyprowadzisz tego patogenu zimna i wiatru z pleców na różne sposoby, cały czas mówimy o medycynie chińskiej, to za każdym razem, jak będzie wiatr i tylko trochę cię już podwieje, już nie tak bardzo jak wtedy, to będziesz odczuwała ten ból w plecach. I to samo może być z bólem głowy, tak? To może być patogen wiatru, to może być patogen wiatru zimnego albo gorącego, bo rozdzielamy zawsze na zimne i ciepłe. I on będzie dawał objawy typu ból głowy i to mogą być też nawracające objawy. To oczywiście nie będzie migrena, bo one będą inne, tak? One nie będą miały właśnie tych dolegliwości odżołądkowych, one nie będą, przewrażliwienia nie będzie na węch, czy na słuch, czy na światło. Ale też trzeba na to spojrzeć, tak? Bo to też mogą być nawracające bóle głowy. Drugie to są te wszystkie przyczyny wewnętrzne, które powodują bóle głowy. No i tak klasyfikując to tak bardzo prosto, one znowu mogą być z zimna i z gorąca. One mogą być z nadmiaru bądź z niedoboru. I to jest właściwie istotne też diagnostycznie, tak? Z nadmiaru to znaczy, że czegoś jest za dużo i ci tą głowę rozsadza. Natomiast z niedoboru, że czegoś masz za mało i czujesz pustkę w głowie. I tutaj osoby, które mają bóle głowy, miewają bóle głowy, już będą rozpoznawały swój wzorzec, tak? Że masz ból, który
nie możesz wytrzymać, bo ci po prostu pęka czaszka, a masz taki ból, że szumi ci w tej głowie i nie wiesz, co masz z tym zrobić, bo nie chce przestać. I tutaj też będą odpowiednio, będzie działało, będą różne sposoby działania na takie bóle. Plus to, co się diagnozuje, no to jest też kwestia tego, gdzie ten ból się pojawia. To może być ból na przykład czołowy, który będzie diagnozowany jako ból pochodzący gdzieś z systemu trawiennego. A to może być ból jak hełm, który będzie dawał taką mgłę przed oczami. I tu też znowu idziemy już troszeczkę w kierunku migreny. To też będzie pochodziło z systemu trawiennego i z wilgoci, i z diety na przykład. To może być ból, który będzie tylko na czubku głowy. To będzie z kolei pochodził gdzieś z niedoboru w wątrobie, bo meridian wątroby kończy się w głowie. To może być ból z tyłu głowy, taki potyliczny. No i to może być ból, taki ten, który jest najczęściej określany jako ból migrenowy. To jest ból jednostronny, albo skroniowy, albo taki ból za oczami. To jest też bardzo często ten migrenowy objaw, to jest ten ból taki, że gdzieś tam za oczami cię boli. I to najczęściej jest dysbalans w elemencie drzewa, czyli na linii pęcherzyk żółciowy i wątroba. Tak jakby wchodzenie bardzo w diagnostykę, może to nie jest tutaj miejsce na to, ale to ma pokazać, ile jest różnych możliwości, jak różne są te bóle i w związku z tym, jak różne mogą być leczenie. Natomiast to, co najbliższe, to, co jest migrenowemu bólowi, to, co jest najbliższe tej migrenie, czy temu bólowi migrenowemu, to jest ten dysbalans w pęcherzyku żółciowym. Pęcherzyk żółciowy jest bardzo wrażliwy na stres i napięcia, po prostu. I migreny też są słaba informacja w dzisiejszych czasach. Tak, ale migreny przede wszystkim u większości osób mają w tle gdzieś stres i napięcie. I to może się w różny sposób przejawiać, ale najczęściej jest to właśnie ten jednostronny ból głowy, bo tak się też definiuje migrenę. Jednostronny, skroniowy, albo właśnie taki za oczami. Do tego towarzyszące mu mdłości, to jest też to zablokowanie żołądka przez pęcherzyk żółciowy. Więc to jest najbliższe tej migrenie. Temu, co mówimy o migrenie. Znaczy, tak, temu, co nazywamy migreną. Natomiast moja obserwacja jest taka, że najczęściej, bo też dzieli się te bóle głowy i procentowo więcej kobiet cierpi na migreny. Czyli albo to, co nazywamy migreną. I teraz nad tym się też zastanawiałam, z czego to może wynikać. I znaczy wiem, z czego to może wynikać, tylko zastanawiam się, jak o tym powiedzieć, ale te bóle głowy, które my, kobiety, określamy jako bóle głowy migrenowe i te migreny, o których ja też byłam przekonana, że jestem migrenowcem, mają dwa podłoża. Jedno to jest niedobór krwi, czyli naszej krwi jest za mało i jest za słabej jakości, tak to nazwijmy. A drugie to jest właśnie stres. I często, czyli pęcherzyk żółciowy. I te dwa, ponieważ jedno jest z wątroby, drugie jest z pęcherzyka, te dwa wzorce, które idą razem, powodują, że nas ta głowa boli po prostu. Jeżeli mamy za mało krwi, albo ta krew jest złej jakości, no to ta krew nie odżywia też prawidłowo. A często też wytracamy tę krew w czasie menstruacji, w czasie porodów, nie odbudowujemy jej prawidłowo. Często intensywny sport też powoduje, że wysuszamy tą krew. I tu jesteśmy bardziej po tej stronie krwi niż mężczyźni przez porody i menstruację. I te niedobory krwi prowadzą do bólu głowy. I na to się nakłada stres jeszcze. No i mamy to, co nazywamy migreną. No dobrze, czyli słyszymy w tym momencie, że prawdopodobnie przyczyną tego, że mamy objawy migrenowe, jest to, że mamy niedobór krwi i problemy z pęcherzykiem żółciowym. I zakładam, że dla wielu osób jest to bardzo cenna informacja, ale zupełnie nie wiemy, co z tym faktem tak, zrobić. Kompletnie, to prawda. Więc jakbyś mogła nam powiedzieć, w jaki sposób możemy wpłynąć na to, by te dolegliwości, no nie wiem, zwalczyć, załagodzić, jak zadbać o to, żeby nasza krew była dobra, jak zadbać o to, żeby nasz pęcherzyk żółciowy był szczęśliwy, zarówno w tych pojedynczych jakby przypadkach, jak i wtedy, kiedy to się nakłada i zakładam też potęguje finalnie nasz ból. Mm-hmm.
Opowiem ci piękną historię, która mi się przydarzyła. Mianowicie, no ja w ramach właśnie moich bóli głowy chodziłam jakiś czas temu na akupunkturę. No bo też to jest jeden ze sposobów, jaki oferuje medycyna chińska. No i opowiedziałam temu, akurat chodziłam do Chińczyka i opowiedziałam temuż Chińczykowi, że no właśnie mam te migreny, bóle głowy. No i on tam je nakłuwał regularnie i tak dalej. Po czym kiedyś do niego mówię tak, on taki był małomówny, nie? I kiedyś do niego mówię, no dobra, ale jak mnie ta głowa boli, to co ja mam zrobić? A on tak się mnie spojrzał, tak, iść do lasu, medytacja. A ja sobie tak myślę, tak, no zgłupiał. Mnie ta głowa boli tak, że po prostu nie mogę się ruszyć. On mówi, iść do lasu, medytacja. No, na zasadzie jeszcze był też taki czas, że brałam jakieś tabletki. Mówię, ja tutaj biorę całą tablicę Mendelejewa, iść do lasu, medytacja. Nie? No i następnym razem, jak mnie ta głowa zaczęła boleć, pomna jego słów, no może nie poszłam do lasu, ale poszłam na długi spacer, trochę właśnie pooddychałam, tak jakby rozluźniłam się, wróciłam do domu na zasadzie, po czym po pół godzinie myślę sobie, puściło. No i miałam taki efekt, myślę sobie, ciekawa sprawa. Trzeba się temu przyjrzeć, dokładnie tak. No i teraz jest oczywiście, twoje pytanie jest bardzo, bardzo na miejscu, no bo musimy rozdzielić te dwie fazy, czyli nasze życie codzienne, kiedy nas głowa nie boli i to jest ten czas, kiedy musimy dbać o rozluźnienie pęcherzyka i odbudowę krwi i czas, kiedy nas boli głowa albo zaczyna nas boleć głowa. Jak w tym momencie zadziałać? Akcja ratunkowa i ten stan ostry, tak? Ja uważam, że w tym stanie ostrym czasami, jeżeli wiemy, co nam pomaga, typu wiemy, jaką tabletkę wziąć, to można tak zrobić, ponieważ ten system nerwowy też czasami potrzebuje odpocząć, jeżeli cię boli głowa na przykład 24 godziny albo dłużej. To jest taki moment, że myślisz sobie, okej, muszę coś wziąć. Tak? Dużo osób bierze, jak się zaczyna ból głowy, bo wie, że się może rozkręcić. No i jakby rozumiem, że też trzeba żyć, ale to jest ten sposób, którego nigdy nie zobaczymy, co na nas działa i jak możemy sobie też poradzić w bólu bez tej tabletki, bo niestety te tabletki bardzo często nie pomagają zdrowieniu jako takiemu. Natomiast jeśli chodzi o dbanie o krew, zatrzymując się przy tym przykładzie, nie, takim typowym kobiecym przykładzie bólu głowy, no to jest oczywiście na co dzień, to jest dieta przede wszystkim, czyli mówiąc krótko, ciepłe, gotowane, regularne i odżywiające krew, co oznacza, że będą to składniki typu buraki oczywiście, zielone warzywa, wszystkie czerwone składniki, czarne składniki, to wszystko będzie odżywiało naszą krew. Oczywiście też zioła, można się wspomagać ziołami. I to mogą być zioła zachodnie, to mogą być zioła chińskie, to mogą być różne produkty, tak, które będą tę krew odbudowywały. To daj jakiś jeden przykład. Daj jakiś jeden przykład takich ziół. Wiesz, z przykładami to jest zawsze taki temat, że samo jedno zioło czasami niewiele zrobi. Tak? Jest na przykład takie chińskie zioło, które się nazywa Danguei i to jest takie typowo kobiece zioło, które się dodaje do zup mocy, które można też właśnie, to jest akurat jedno z takich ziół, które można parzyć samo, które będzie tę krew odżywiało. Ale pamiętaj o jednej rzeczy. To są bardzo często złożone wzorce. Więc ja zawsze uważam, że najpierw potrzebna jest diagnoza i dopiero potem można wprowadzać leczenie. Teraz, żeby tą diagnozę zrobić, trzeba zacząć siebie obserwować. Czyli trzeba najpierw się zastanowić i popatrzeć, kiedy mi się ten ból głowy pojawia, jaki ten ból głowy jest, bo bardzo często nie pozwalamy sobie na ten ból głowy, mimo że mamy go regularnie. I to też wiem, że to może być kontrowersyjne, ale... Co to znaczy, proszę pani? Ponieważ jak nas zaczyna boleć głowa, od razu bierzemy tabletkę i jakby zagłuszamy go. Albo jak nas zaczyna boleć głowa, to wiemy, że ona tak bardzo boli, że w ogóle się na niej nie koncentrujemy i nie patrzymy, co to jest za ból. A czasami trzeba po prostu zobaczyć właśnie, czy on jest jednostronny, czy on jest bardziej na czubku, czy on jest za oczami. Jakby poobserwować, tak? Zobaczyć, co nam... To jest tak jakby jedna rzecz. Zobaczyć też chwilę przed tym, kiedy on się pojawił. Tak? Czy ja byłam bardzo zmęczona poprzedniego dnia, czy się bardzo napięłam,
czy się bardzo przestraszyłam, czy może coś zjadłam, co jest takim triggerem. Bo często ludzie mówią, a, bo czerwone wino, albo cytrusy, albo sery i tak dalej, i tak dalej. I to też bardzo często jest drażniące, na przykład właśnie wszelkiego rodzaju sery, ostre przyprawy, czosnek, cebula, czekolada, różne takie zapiekane serki, śmietana w zupie, śmietana w sosach. Aha, czyli masz na myśli takie pyszności. Wszystkie te pyszności, kto miewa bóle głowy albo miewa migreny, to bardzo często wie, że zje pizzę i go będzie bolała głowa. To wszystkie te pyszności, one drażnią pęcherzyk żółciowy. I ten pęcherzyk potem w pewnym momencie mówi basta, tak? Jakoś muszę sobie z tym poradzić. I rozpoczyna się ból głowy. Więc też warto zobaczyć, co jest przyczyną naszego bólu głowy. To jest jedna rzecz. I potem trzeba też zobaczyć, bo to też diagnostycznie jest potrzebne, co nam pomaga. Bo na przykład tak jak zaczęłyśmy o bólu, który może być nadmiarowy i który może być niedoborowy, to na przykład na ból nadmiarowy wszystkie takie działania tak zwane redukcyjne, czyli na przykład pójście na spacer, pobieganie, wysiłek fizyczny będzie pomagał. I to będzie dla nas też wskazówką, że czegoś jest za dużo, bo skoro mogę to wypocić, skoro mogę to poruszać, to się rozprasza, to już wiem mniej więcej, co mi się dzieje. Natomiast na niedoborowe wszystko będzie nas leczyło, co będzie budowało, tak? Czyli właśnie na przykład sen, który jest odbudowuje. Czasami zjedzenie czegoś odżywczego będzie powodowało, że ten ból będzie się polepszał albo ustępował. To trzeba najpierw zaobserwować. I to jako diagnostyczne potem dopiero poprowadzi dalej, jak sobie radzić też w życiu codziennym, żeby też zapobiegać kolejnym atakom tego bólu głowy. Ale czy to znaczy, że właśnie pokusiłabyś się o stwierdzenie, że zazwyczaj jest coś, co nam ten ból, nawet ten ból migrenowy, o którym mówimy, striggeruje, że on nie przychodzi tak po prostu, tylko jest jakaś seria, nie wiem, takich sygnałów ostrzegawczych czy jakichś działań, które możemy wykonać i one spowodują, tak powiedziałaś, nie wiem, napijemy się wina albo jesteśmy przemęczeni, czy możemy rzeczywiście zapobiec temu właśnie nie wykonując pewnych czynności albo wykonując pewne czynności? Ja myślę, że tak. Znaczy myślę, wiem, że tak. To znaczy z jednej strony to jest właśnie to dbanie, jeżeli mamy już to zdiagnozowane. Ja specjalnie mówię tak ogólnie, bo chcę pokazać pewien wzorek i pewien model, który można sobie zastosować i samemu dojść. I oczywiście warto jest się potem skonsultować, no bo jakby nie wszystko sama zrobisz, tak? No, sama mówisz, no a jakie zioła, a to, a jaka dieta? No od tego są właśnie terapeuci, żeby w tym pomóc. A medycyna chińska sobie wspaniale radzi właśnie z chronicznymi dolegliwościami. Ponieważ chroniczna dolegliwość znaczy, że gdzieś popełniłaś błąd. Tak, bo chciałam powiedzieć, bo usuwa słowo chroniczne. Bo usuwa słowo i chroniczne. I nagle dolegliwość jest do wyeliminowania. W pewnym sensie tak, a z drugiej strony te chroniczne dolegliwości to jest pewna dolegliwość, która na początku była ostra, a na nią nałożyły się tryb życia i pewne wzorce, które spowodowały, że ona nie może odejść, tak? Mhm. Więc zmiana często tych wzorków i tego trybu życia, odżywiania, czasami nawet pracy, tak? Albo sposobu wykonywania tej pracy powoduje, że wracamy do tego punktu wyjścia, że wiemy już, co się stało i możemy też z tym, co kiedyś było tylko ostre, przeciwko temu zadziałać, tak? Nie chcę używać słowa walczyć, bo to też to chciałam powiedzieć, że to obserwowanie tego bólu to jest właśnie też takie trochę zaprzyjaźnienie się z nim, takie powiedzenie sobie, okej, on ma mi coś do powiedzenia, bo on coś o czymś mi mówi, tak? I dlatego właśnie czasami trzeba dać mu szansę, ale w takim skupieniu, że nie mówić, ojej, nie wiem, jak sobie z tym pomóc i nic nie działa i boli mnie głowa, tylko ten ból głowy, ja sobie na niego popatrzę, tak? Nawet mimo, że mnie bardzo boli i słabo widzę, bo mnie razi światło, ale ja sobie na niego popatrzę i sprawdzę, czy mi pomaga leżenie, czy mi pomaga chodzenie, czy mi pomaga Coca-Cola, czy mi pomaga gorąca woda. Tak? Bo to mogą być dwie, czasami tak jest, tak? Czasami na przykład na ból głowy pomaga kawa, po prostu. Natomiast ponieważ kawę pijemy codziennie, nawykowo, to nie dajemy jej szansy, żeby mogła być lekarzem wtedy, kiedy byłaby nam potrzebna. Wow, to jest mega ciekawe, ale wydaje mi się, że w ogóle nasza relacja z chorobami i dolegliwościami jest taka, że my zapominamy, że to jest o nas. I to też widzę po sobie, jak ja raz na
rzadko w każdym razie chciałam powiedzieć, mam jakąś dolegliwość, to często czuję taką niezgodę, chcę pozbyć się tego objawu, jestem zła albo tak na świat, że zesłał mi dany ból, tutaj możemy użyć stwierdzenia, że zesłał mi migrenę, albo jestem zła na swoje ciało, że nie działa tak, jak powinno. A to w ogóle chyba powinniśmy odwrócić całkowicie tą perspektywę i powiedzieć, a no to moje ciało jest teraz biedne i ono cierpi i ono chce, żebym o nie zadbała. A ja uważam, że twoje ciało wręcz przeciwnie, ono działa tak, jak powinno. A, czyli ono właśnie spełnia swoją funkcję komunikacji. Ono spełnia, dokładnie, ono się, ciało komunikuje, no w jakiś sposób ciało się musi z nami komunikować. Ono, mimo że jest z nami, tak, ale ono się z nami komunikuje bólem, po prostu. Ono mówi, no wiesz, to jest jak pójdziesz na jogę i próbujesz zrobić skłon i w pewnym momencie czujesz, że ci trzeszczy, no to ci ciało powiedziało, hej, stop, nie? Jeżeli pójdziesz dalej, no to z trzasku zrobi się, z trzeszczenia zrobi się trzask, tak? I ono wtedy też ci powie, no to nie było jednak dla mnie. I to samo jest z różnego rodzaju bólami. Nasze ciało mówi, coś zrobiłaś nie tak w opiece nade mną i w związku z tym zaczynam ci dawać sygnały bólowe, przestań, zajmij się mną, po prostu. I mi takie podejście jest bardzo bliskie i mi łatwiej jest też żyć z moimi dolegliwościami, kiedy wiem, że sama sobie na nie zapracowałam i wiem, że to może być kontrowersyjne w kontekście osób, które cierpią, ale tak wydaje mi się, że bierzemy też odpowiedzialność za siebie wtedy. Tak? To nie jest tak, że zesłał mi wszechświat migrenę, tylko ja swoim działaniem sobie wypracowałam taki wzorek. Tak? Zatem moje pytanie brzmi, bo już powiedziałaś, że możemy trochę zapobiec tym atakom poprzez obserwację siebie, czyli ważna rzecz, i po prostu przyjrzenie się temu, co zazwyczaj powoduje, że ta migrena przychodzi, ale no, to nie zmienia faktu, że jednak życie sprzyja migrenom. Jakbym wyciągnęła wniosek z tego, co powiedziałaś, no bo jeżeli mówimy o pęcherzyku, który jest ściśle związany ze stresem, no to nam towarzyszy przewlekły stres. No więc w takim razie, czy my powinniśmy skupiać się na tym, żeby ten stres jakoś wyeliminować, co wydaje się abstrakcyjne w dzisiejszym świecie? Czy są sposoby, które ty na przykład testujesz i które ty obserwujesz, na to, żeby zadbać o ten pęcherzyk w momencie, kiedy zaczyna nas boleć i po prostu wtedy, no właśnie, wprowadzać tą akcję ratunkową? Jakby, czy zapobiegamy, czy dobre sposoby na leczenie, czy oba? Jedno i drugie, no bo trzeba znowu rozdzielić stan ostry, kiedy zaczyna cię boleć głowa, od twojego życia, kiedy jesteś właśnie w tej remisji, tak? Od bólu głowy. I wiesz, to jest też takie przekonanie, że towarzyszy nam stres, nie? Jeżeli no tak, będziesz wierzyć, że stres nam towarzyszy, no to będzie ci ten stres towarzyszył i on będzie w twoim życiu, bo stres to jest, no właśnie, pytanie, co to jest stres? Pęcherzyk napina, tak by ta, to ta relacja czasu do przestrzeni, tak? Czyli to, co nas napina, to jest brak czasu i przestrzeni względnie jednego za dużo, drugiego za mało, tak? Czyli jeżeli to wyrównamy, to już będzie nam trochę tego stresu odpadało, będziemy trochę luźniejsi. Druga rzecz to jest też ten stres, który sobie sami robimy, że coś musimy, że ciągle bez przerwy, że gdzieś biegniemy, że za dużo naraz rzeczy robimy. Ale to wszystko jest właśnie o czasie i przestrzeni, tak? Że mamy za mało czasu albo za mało przestrzeni. Albo nam się wydaje, że go mamy za mało. Tak, albo nam się wydaje, więc... Więc w czasie, kiedy nas zaczyna ta głowa boleć, warto jest odłączyć te faktory, które są trudne. I zobacz, co się czasami dzieje. Zaczyna cię boleć głowa, albo budzisz się rano z bólem głowy i pierwsze, co to myślisz, mam taki trudny dzień, co ja z tym zrobię. I muszę dzisiaj zrobić tyle, a boli mnie głowa. Poczekaj, stresujesz się bólem głowy wywołanym stresem. Tak, może tak być, dokładnie tak. No, troszkę gryziesz własny ogon, prawda? I jakby, jeżeli przyjmiemy, że właśnie dokładnie, że ten ból głowy to jest ten migrenowy, jednostronny taki, no to wtedy jakby napędzasz go jeszcze bardziej. Więc pierwsze co, to trzeba sobie ten stres odłączyć. I dać sobie prawo do tego, i dać sobie... Dziś sobie dasz prawo i dziś zrobisz to trochę, może nawet na siłę, to też będzie połączone ze stresem, ale potem poczujesz ulgę, tak? Czyli odwołać spotkanie, czyli zadbać o siebie, dać sobie ten czas też na zdrowienie, bo my sobie też nie dajemy czasu na zdrowienie. I to będzie już taki moment, że trochę poczujesz się lepiej.
No i potem zobaczyć, co tam jeszcze dalej się kryje za tym bólem głowy. I jeżeli jesteś już w terapii albo w kontekście jesteś pod czyjąś opieką, no to też można sobie pomóc oczywiście w stanie ostrym i akupunkturą i jakimiś albo ziołami, albo właśnie tą tabletką, ale ja bardzo zachęcam do tego, żeby dać sobie przestrzeń na ten ból też czasami, tak? I sobie go obejrzeć, bo bardzo często ten ból jest w pewnym sensie nawykowy i nam się wydaje, że wiemy, jaki on jest. I tutaj mówię też ze swojego doświadczenia. Mhm. Ja też pracowałam nad moim bólem głowy i kiedyś się położyłam i mówię, dobra, to ja zobaczę, co mnie boli tak naprawdę. I ja odkryłam, że ja mam jednostronne bóle głowy, mimo że zawsze myślałam, że mnie cała głowa boli, tak? Ale ta jedna strona była ewidentnie bardziej po prostu. Więc, a wydawało mi się, że już wszystko o tym bólu wiem, ale wiedziałam tylko, że boli. Więc to jest też bardzo ważne. A czy są rzeczy podczas tego ostrego bólu, o którym teraz mówimy, których twoim zdaniem nie należy robić? Znowu, jeżeli to jest będzie ból nadmiarowy, no to prawdopodobnie jak się położysz, to będzie jeszcze gorzej. Mhm. Jeżeli to będzie ból niedoborowy, no to jak się położysz, to będzie lepiej. Tak trzeba na to spojrzeć, bo to też znowu, każdy jest inny, każdy ma inny ból i czy można powiedzieć, czy coś na pewno nie należy robić. Źle się odżywiać. Wiesz, to jest stan ostry, nie? To jest, mhm. To jest wynik czegoś. Więc no, czasami jest tak, że w czasie tego ostrego bólu, jak wiesz, że ci pomoże na przykład właśnie mocna kawa z dużą ilością cukru, no to może na co dzień to nie jest dobre, ale właśnie w czasie tego ostrego bólu trzeba sobie takim czymś pomóc, tak? Albo ta rzeczona Coca-Cola, bądź jakiś inny napój kofeinowy, bądź coś takiego. Więc ja mam takie podejście, że ważniejsze jest to działanie w naszym codziennym życiu, żeby zobaczyć, o co chodzi i na tym polu działać, niż na koniec dnia to, co zrobisz w czasie ostrego bólu. Ale oczywiście pozwolić sobie na to nie jako zastępcze działanie na to, co masz robić codziennie. Tak? Więc to dbanie o tą równowagę psychiczną codziennie. To może być medytacja. Ja wiem, że to jest nudne, tak? Bo wszyscy słuchają i mówią tak, o Jezu, znowu będzie o medytacji i o jodze. Tak? No sorry. Tak. Sorry, ale tak jakby... Taka jest recepta na zdrowe życie. Taka jest recepta na dobre życie, tak? To jest ta chwila zatrzymania się i to nie musi być medytacja, siedzenie na poduszce, ale to może być właśnie regularny spacer, to może być kontakt z naturą. Gotowanie. Może być gotowanie. To może być coś, co będzie twoje i co będzie ci sprawiało przyjemność i co będzie wprowadzało właśnie ten element takiej przestrzeni, wolności i takiego poczucia, że masz czas, tak? Taniec. Taniec będzie cudownie rozluźniał czyj wątroby, a czyj wątroby, zablokowane czyj wątroby, też u kobiet bardzo częsta przypadłość, będzie powodowało też bóle głowy. Więc jakby na co dzień dawanie sobie przestrzeni, żeby tego stresu, który, albo tego, co nazywamy stresem, żeby tego było coraz mniej. To może być masaż. Na przykład takim wspaniałym masażem, który działa na bardzo głęboko na system nerwowy, jest masaż shiatsu, który jakby polega na tym, że uciskasz punkty, tak? On też jest na punktach akupunkturowych i on rzeczywiście rozluźnia. To może być terapia kranio, która też wprowadza w taki głęboki stan relaksu. Co to jest? To jest terapia, która wprowadza w głęboki stan relaksu. Ale terapia manualna, tak? To taka, którą... Czy powiedzmy kategoria masaż nadal. Kategoria, tak, terapii manualnych, to oczywiście też nie powinno się uzależniać od tego, że ktoś ci zawsze musi pomóc, ale to jest też dobry początek, tak? Bo czasami jest tak, że nasz umysł, na przykład jak mówimy o medytacji, że nasz umysł jest tak rozbiegany i tak w takim stresie, że nie jest w stanie się uspokoić nawet siedząc godzinę na poduszce, tylko się jeszcze bardziej nakręcamy. Więc czasami wtedy warto jest sobie pomóc w ten sposób, żeby potem móc odnajdywać, jak już poznasz ten stan relaksu, to potem wiesz też, czego szukasz. Tak? Jak nigdy tego nie zaznałaś, to nie wiesz, czego szukasz i nie wiesz, dokąd zmierzasz. Więc ale trzeba się też przygotować na to, że niezależnie, czy to będziemy sami właśnie w te formy relaksacyjne wprowadzać, czy będziemy w terapii, czy to akupunkturowej, czy akupunktura połączona z ziołami, czy na to jeszcze nakładająca się zmiana diety. To wszystko są zmiany, które nie będą działały szybko. Mogą zadziałać szybko, oczywiście, ale
To jest często po prostu proces, bo musimy wyjść ze starego wzorka. Czyli cierpliwość. A jakie jeszcze z takich codziennych praktyk byś rekomendowała? Powiedziałaś o wielu cennych rzeczach, ale jeszcze myślę, może trochę wyciągnę z ciebie więcej tych informacji o jedzeniu, piciu, aktywności fizycznej. Przede wszystkim aktywność fizyczna, na pewno, jakakolwiek. Ten ruch jest potrzebny, bo ruch będzie rozluźniał element drzewa, po prostu. W związku z tym, czy spacery z psem, nawet już w najgorszym wypadku dla ciebie, w najlepszym dla psa, czy właśnie yoga, czy jakieś takie praktyki te wschodnie zarządzania chi, czyli energią typu tai chi czy qigong, to wszystko będzie prowadziło do takiego spokojniejszego odbierania świata, bo to też chodzi o to, jak my reagujemy na świat zewnętrzny po prostu. Natomiast jeśli chodzi o jedzenie i patrząc z punktu widzenia tego naszej kobiecej przypadłości, czyli tego niedoboru krwi, no to rzeczywiście to, o czym zawsze też mówię, czyli regularne jedzenie, nieopuszczanie posiłków, które będzie powodowało też dodatkowy stres, ciepłe, gotowane, nie za ostre, nie idące w żadne takie skrajności, ale doprawione trochę jakimiś aromatycznymi przyprawami, też tak patrząc na to, kim jesteśmy na co dzień, jak jemy, tak? W naszej diecie króluje jednak ta przysłowiowa buła, więc bardzo często też ten niedobór krwi jest spowodowany tym, że mamy sporo wilgoci, więc te buły, wszystkie gluteny, pizze i tak dalej, raczej sporadycznie. No i to dbanie o krew, tak? Czyli właśnie to, co mówimy, buraki, zielone warzywa, też suszone owoce typu rodzynki, typu owoce goji, typu figi, typu daktyle. To wszystko wprowadzone do diety na co dzień będzie nas karmiło, będzie nas odżywiało. Mniej przy tych bólach głowych takich odstresowych, to co powiedziałam, przy wszystkich tych bólach głowy, które są takie odpęcherzykowe, czyli właśnie to, co mówimy, jednostronne, przeważnie jednostronne, ale albo takie skroniowe, bo meridian pęcherzyka żółciowego przechodzi też przez skronie. Tutaj ta zmiana diety będzie bardzo ważna. I jakby tymi podstawowymi rzeczami, których trzeba zrezygnować na co dzień, i to myślę, że co najmniej 3 miesiące pokaże, że to działa, bo to nie jest kwestia, że przez tydzień tego nie będziemy jeść. To jest zrezygnowanie z czosnku, z cebuli, zrezygnowanie z zapiekanego, ciepłego sera, a już najgorsza mieszanka to jest ser i czosnek, zapiekane wspólnie, bo to jest bardzo drażniące. Zrezygnowanie ze wszystkich takich sosów typu śmietana, takie zabielane, zagęszczane. Ogólnie nabiał nie brzmi tutaj najlepiej. Niedobra też będzie kawa z mlekiem. Tak jak sama kawa jeszcze w miarę może tutaj być pomocna czasami, ale na pewno kawa z mlekiem, nawet roślinnym, chodzi tutaj bardziej o ten tłuszcz, który za tym idzie, a ten mleka roślinne w większości to jest jednak dużo tłuszczu. Czekolada też niestety. Alkohol też nie będzie sprzyjał. Wszystko, co jest takie smażone z głębokim tłuszczu, podsmażane, albo nawet typu frytki, takie na gorącym, z dużą ilością gorącego oleju, to wszystko będzie obciążało pęcherzyk. W związku z tym on będzie obciążany i od środka, tak jakby ten meridian będzie obciążany od środka, znaczy meridian, narząd i meridian równocześnie, a z drugiej strony ten stres, który na niego będzie działał, będzie jeszcze dodatkowo to podkręcał. Więc to jest to, co na co dzień trzeba wypróbować. I wiem, że wiele osób teraz powie, ale ja już byłam na diecie wegańskiej, już byłam na wegetariańskiej i nie piłam kawy i to nie działa. Cierpliwość i diagnoza. Więc i ta higiena życia codziennego. Jeżeli wiemy, że mamy skłonności do bóli głowy i że nam się to zdarza, no to wiesz, czasami ciężko jest się po prostu z tym pogodzić, że jestem w takim etapie, że to jest właśnie moją drogą w tym momencie. I ten też, ból ma mnie czegoś nauczyć o mnie. To też, ale wiesz, mi jest tak jakby trudno powiedzieć, no to co ja mam teraz, nigdy nie jeść czosnku? No to ci powiem tak, no tak i so what? No da się. To nie będziesz jadła czosnku. No, jeżeli jakby pytanie jest, czy chcesz być zdrowa. Tak. Jeżeli
powiedzmy, ci powiem, że kluczem do twojego zdrowia będzie nie jedzenie czosnku, czasami to nie jest takie proste, a czasami to właśnie jest takie proste, no to pytanie, czy chcesz być zdrowa? No bo jeżeli chcesz być zdrowa, to zrezygnujesz z czosnku. A jeżeli nie chcesz być zdrowa, co też jest okej, wybierasz ból. To możesz sobie wybrać ten ból raz kiedyś i ten czosnek wciągać, tak? Tak, no, ale po prostu jesteśmy tutaj świadomi konsekwencji i akceptujemy, że tak mamy. Dokładnie. Czasami, słuchaj, odstawienie mleka do kawy już będzie dawało znaczną poprawę w bólach głowy. Ja miałam taką osobę, z którą pracowałam, która budziła się rano z bólem głowy. Regularnie? Regularnie. No i zaczęłyśmy o tym bólu głowy rozmawiać, zaczęłyśmy sprawdzać. Okazało się, że jest meteopatką. Bo boli się regularnie, ale przeważnie jak się zbiera na deszcz, jak jest mokro, jak jest tak byle, jak dużo osób ma coś takiego, że wtedy już rano po prostu je muli, nie? Że je boli głowa. No i to jest ból głowy, tak jakby to, co mamy w środku, rezonuje z tym, co pochodzi z zewnątrz. To był ból głowy, który też opowiedziała, jak ją bolał. To był czołowy ból głowy, trochę jak hełm, trochę ją ściskał. Więc nie była to typowy objaw migrenowy, ale był też regularny i już w pewnym sensie chroniczny i blokował ją też w życiu. No i oczywiście pierwszą rzeczą to była zmiana diety. Musiała odstawić nabiał, musiała odstawić cukier, musiała odstawić gluten, zmienić dietę, wprowadzić aromatyczne zioła i tak dalej, gotować. Natomiast jakim sposobem, tym takim doraźnym na ten ból głowy, żeby w tej pierwszej fazie, zanim ta zmiana diety zacznie działać, mówię, słuchaj, to jeżeli cię rano boli głowa, ugotuj sobie kawę z kardamonem. Ponieważ kardamon i kawa mają ten właśnie aromatyczny aspekt, kardamon też rozprasza wilgoć, w związku z tym był antidotum na tą wilgoć, na ten rezonans wilgoci wewnętrznej i zewnętrznej. Po trzech dniach do mnie zadzwonił i mówi, Karo, nie ma tych bóli głowy. Potem oczywiście była dłuższa praca, żeby utrzymać ten efekt, tak? Ale mówi, to było tak proste, tak? Już abstrahując od tego, czy kawa jest dobra, czy zła, bo wiemy, że to zależy, tak? To właśnie tak. Na tym przykładzie widać. Więc czasami to jest to, co powiedział mój Chińczyk, tak? Idź do lasu, pomedytuj. Poszłam do lasu, pomedytowałam i zadziałało, i zadziałało dla mnie w tamtym momencie, bo był bardzo spowodowany dużym napięciem, tak? Natomiast jeżeli to jest ból głowy znowu z niedoboru krwi i wiesz o tym już, no to czasami wypicie dwóch szklanek soku z buraka, jak śmiesznie by to nie brzmiało, może ten ból głowy zniwelować, tak? Bo odżywisz, tak? Albo wypicie czegoś odżywczego na krew, na przykład nalewki na daktylach i nasionach goji. Właśnie, jak wiesz, z czego to wynika, to super, ale wiele z nas ma teraz więcej informacji, ale nie o sobie, bo jeszcze nie wiedzą, to gdzie najlepiej udać się po diagnozę i po wsparcie? Do siebie samego. Najpierw, żeby mieć dane. Dokładnie, najpierw trzeba mieć dane, dlatego tyle mówię o tym, żeby siebie zaobserwować, bo jak idziesz do terapeuty właśnie, na przykład medycyny chińskiej, to takie pytania ci zada, tak? To zada ci pytanie, ale czy lepiej jest, jak pochodzisz, czy jak poleżysz? A czy lepiej jest, jak zjesz, czy jak wypijesz? A może, a zobacz, a co ci pomaga? A ty siedzisz i mówisz tak, no nie wiem, muszę sprawdzić, tak? No i tak naprawdę ta pierwsza wizyta to jest trochę... Lista zadań. To jest lista zadań, na którą się wkurzamy, bo czasami idziesz do lekarza normalnego i on ci daje listę badań do zrobienia i płacisz mu kwotę X za wizytę, a wychodzisz z niczym. No i to jest dokładnie ten sam model wizyty, tak? Jak ja mówię, to proszę zaobserwuj, weź sobie notesik i zanotuj i sprawdź i wróć za miesiąc, no to wychodzisz i w sumie się niczego nie dowiedziałaś. Tylko tyle, że musisz coś zrobić, więc to jest tak jakby już pierwszy krok, który oszczędzi pierwszej wizyty. Ale uważam, że na pewno terapia właśnie, czy to będzie akupunktura, czy to będzie dieta i akupunktura, wsparta. O, tak prosto. Wsparta ziołami na pewno powinna pomóc, tak? Więc ja uważam, że absolutnie terapeuta medycyny chińskiej może tutaj zdziałać, nazwijmy to, cuda. Chociaż jak wiemy... Cudów nie ma. Niech każdy sam sobie odpowiada. Żeby Boże Narodzenie się zbliża, więc nie psujmy. Jeden wielki cud, proszę Państwa. Karo, powiedz mi, zapytam po prostu wprost, czy jest jeszcze coś, co uważasz, że warto dodać ze strony TCM-u o migrenie albo z czym byś chciała zostawić naszych słuchaczy? Wiesz co, ze strony TCM-u jest oczywiście jeszcze dużo rzeczy, ale to jest kwestia właśnie, przede wszystkim, to z czym bym chciała zostawić naszych słuchaczy, to jest to, żeby obserwowali siebie i diagnozowali siebie. I pozwolili sobie pomóc, ale pomagali sobie też sami.
Ale jest jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. My sobie oczywiście możemy porozmawiać i opowiedzieć o tych bólach głowy, ale ani ta rozmowa, ani samodiagnoza nie zastąpi tego, że czasami trzeba pójść do zrobić badania po prostu, bo trzeba na początek wykluczyć, czy na przykład nie są to jakieś zmiany neurologiczne, czy nie są to guzy, czy nie jest to coś, co jest znacznie poważniejszym tematem niż tylko stres i niedobór krwi, o którym sobie tutaj możemy porozmawiać, który też jest poważnym tematem i może się rozwinąć, tak? Bo pamiętajmy też, że te wzorce wschodnie, nieleczone, one się transformują i stają się coraz bardziej dotkliwe, ale na pewno jeżeli to są bóle głowy powtarzające się, regularne, chroniczne, trzeba im się też przyjrzeć z punktu widzenia zachodniego i zrobić po prostu badania. Często trzeba zrobić tomografię i to jest ważne, tak? Nie wolno nie doceniać medycyny zachodniej, jeżeli chodzi po prostu o diagnostykę trudnych, czasami zagrażających życiu przypadków, po prostu. Więc o tym warto pamiętać. I druga rzecz też jeszcze warto, o czym warto pamiętać, że mamy często bóle głowy. One mogą być też napięciowe, one mogą być od kręgosłupa, od wad postawy, spania w złej pozycji albo na złej poduszce bądź materacu, bądź w niewywietrzonym pomieszczeniu. To jest cały szereg jeszcze różnych rzeczy, które... Chciałam powiedzieć też od jakichś toksycznych zapachów, chemii. Od toksycznych zapachów, chemii. Czasami to są grzyby w mieszkaniu. To jest cały szereg różnych rzeczy, które może wpłynąć na nasze codzienne samopoczucie, ale na koniec coś, co jest niedoceniane, to mogą być chroniczne bóle głowy, które są spowodowane zatruciem od leków, tak? Czyli to może być kolejna spirala, że cały czas bierzemy leki przeciwbólowe, które finalnie nas podtruwają i powodują bóle głowy i to jest też zdiagnozowana jednostka, tak? Chorobowa. Chorobowa, no tak to nazwijmy. Więc jest tutaj cały szereg różnych rzeczy. Ta rozmowa mogłaby trwać jeszcze bardzo długo, gdybyśmy też w medycynie chińskiej przechodzili przez każdy z tych wzorców, tak? Czy to będzie gorąco, czy gorąca i wilgoć, czy zimno i wilgoć, czy z kolei który meridian, czy który narząd. Tego jest po prostu bardzo dużo, więc myślę, że diagnoza to jest podstawa. Powiem ci, twoja puenta otworzyła puszkę Pandory. Pokazała mi, obawiam się tego, jak ogromny jest to temat, ale też nie temu miał służyć, wiesz, ten podcast, żeby teraz odpowiedzieć na wszystkie pytania i dać nam tutaj rozwiązanie w zależności od tego, czego dotyczy nasza dolegliwość, tylko bardziej zarysować problem i może zmienić postrzeganie tego bólu i mam nadzieję, że raczej wierzę w to naprawdę, choć sama, tak jak się przyznałam, nie cierpię na tego rodzaju bóle, nigdy nie miałam migreny, to wierzę, że to może pokazać osobom z dolegliwościami, w jaką stronę się udać i jak inaczej nastawić się do migren, więc no ja tutaj po raz czwarty i mam nadzieję, że wiem, że nie po raz ostatni. Nie, nie pozwolę ci tutaj nie przyjść. Chociaż wszyscy goście przychodzą z własnej woli. Bardzo dziękuję za to, że podzieliłaś się swoją wiedzą i w tak też przystępny sposób powiedziałaś o czymś, co jest tak złożone, bo to też jest sztuka. Bo wiem, że zawsze jak rozmawiam z moimi ekspertami, zadaję te swoje pytanie, czasami takie ogólne i takie totalnie grube i mocne, a ta osoba ma 50 tomów książek, żeby odpowiedzieć na to pytanie i powiedzieć to w taki sposób, żeby to było strawne przy pierwszym kontakcie z danym wątkiem. To jest sztuka, więc dziękuję ci, gratuluję i no, do zobaczenia. Bardzo ci też dziękuję i też mam nadzieję, że to nie jest puszka Pandory, ale tak naprawdę apteczka, która została otwarta. O tak, znowu zmiana perspektywy, dokładnie. Podarujemy wam apteczkę. Dużą. Aptekę. I magazyn apteki. Dobra, kończymy. Dzięki i do usłyszenia. Bardzo wam dziękuję za wysłuchanie tego odcinka i dziękuję Marce Plantule za objęcie nad nim patronatu. Was zachęcam do odwiedzenia strony Marki i poczytania o poduszkach oraz o ich właściwościach. Dodatkowo w opisie znajdziecie specjalny kod rabatowy na produkty Plantule. I ja, jak zawsze, przypomnę, że mój podcast ukazuje się w każdy poniedziałek o 7 rano oraz w każdy pierwszy dzień miesiąca, kiedy to mam dla Was odcinek solowy i możecie go posłuchać na Spotify, na iTunesie i na YouTubie, a mnie znaleźć prawie codziennie na Instagramie pod niepseudonimem Karolina Sobańska. Jeszcze raz wielkie dzięki za to, że jesteście, że słuchacie i do usłyszenia niebawem. Cześć!